Tocy z Premier League wystartowały, a ja na wczorajszym streamie otworzyłem naprawdę mocne paczki i udało mi się trafić dwa tocy. Przypomnę wam jeszcze o klasycznym hat-tricku, łapeczka w górę, subik, a także komentarz. No i zanim zaczniemy jeszcze odcinek, to zapraszam was na stronę luxcoins.pl, na której kupicie coinsy do FIFA w najlepszej cenie na rynku. Mają bezpieczne metody dostawy. Możecie płacić przelewem, blikiem, a także paysafe cardem. Na stronie można też sprzedać monety oraz konta. Z kodem rabatowym OSCAR otrzymacie masz 5% taniej. Link do strony jest oczywiście w opisie. A więc przechodząc do rzeczy związanych z FIFA, no to wczoraj oczywiście pojawiła się pełna drużyna TOTS i wygląda ona w następujący sposób. De Bruyne, Haaland, który ma 5 gwiazdek słabszej, mega karta. Salah z 5 gwiazdkami sztuczek, Ruben Dias, 96 overalla, wygląda nieziemsko, Rashford. No i dalsze karty też są super, no i w końcu jak widać TOTSy moment też oddają, także teraz myślę, że nikt się nie obrazi jak trafi ich w piku. Z takich jeszcze fajniejszych zawodników z TOTSów to widzę Sakę, no i reszta trzyma po prostu dobry poziom. Także mi udało się trafić dwie karty z tej drużyny. Zobaczcie skrót ze wczorajszego streamu. 3, 2, 1, BUM! Wchodzimy do SBC, zobaczmy teraz szybko co będzie, co jest. Uwaga, uwaga, Alanson Maximeu, jest, okej, 6 składów. Drogi, ale pewnie warto. 91 overalla, 5 na 4, git. Myślę, że w SBC raczej nic więcej się nie pojawiło. Jest pik z bohaterem, się odświeżył, spoko, spoko, spoko. Drużynę zaraz zobaczymy, otwórzmy sobie piki zanim wywali serwery. Jeden pik 82+, zaczynamy od Pedriego. Okej, zobaczmy dalej, jeszcze jeden pik 82+. Martinez, bardzo dobre piki. Na sam start paczki wymienne, bo jak coś trafi od razu sprzedajemy. Mega paczka, to są nagrody za pierwszą rangę w kwalifikacjach, nie ma nic ciekawego, lecimy dalej. Dobra, zobaczmy dalej, teraz mamy paczkę za 50 tysięcy, wymienną, zobaczmy, no nie ma nic, może to nie lecą, może nas oszukali widzowie. Dobra, zobaczmy ostatnią pakę za 100k, wymienną, proszę. A to z Premier League, proszę, kurczę, ale oj, coś czuję, że dropik będzie cieniutki dzisiaj, cieniutki. Coś czuję, że jest tak kurek skręcony, że może ten licznik TOTS nie powędruje do góry. W każdym razie lecimy, po prostu otwieramy paczki. Zobaczmy. Ekrany, dobra, lecimy dalej. Lecimy, nie ma ciągle nic. Nic. Nie. Później. Najpierw trafimy TOTSa jakiegoś z Premier League. Tutaj mamy Niemca, Esio, Syle albo Hummels. I uwaga, nic. No nic nie ma. Nic. Ojejku, 10 piłkarzy to zaraz, ale bym otworzył. Dobra, 8 piłkarzy Premier League wymienne. Wymienne. Kurde, nawet ekranów. Weźmy sobie. Jeszcze miałem chyba jedną taką. Dobra, nie, to 2x86+. Zobaczmy mocną paczkę teraz. Lecimy z mocnymi paczkami, jest walkout, ale kurde, no come on. Come on, ja tu nie przyszedłem po takie trafy, ja tu przyszedłem po Totsa chociaż jednego. Lukaku i Thiago, niedobrze. Nie, 7 piłkarzy 84+. No tutaj musi być Tots. No, walkout, kurde, no. Włochy, dobra, NK, no to... Ej, Immobile, nieźle. Dawno nie trafiałem, no ale paczka wybitnie słaba. Pik, jeden z dwóch, to będzie 85+, może tutaj jakiś totsik, co? Verratti, to są dobre trafy, nie? To są dobre trafy, ale ja nie wszedłem tutaj po złote karty, ja chcę totsa, kurde. No dobra, to zobaczmy teraz, 5 piłkarzy, 84+, zobaczmy. Jest tots, jaki proszę, coś dobrego! Brazylia, Casemiro. Tak jest! Casemiro! Mamy to, widzowie, mamy to! Casemiro trafiony! Oh, yes! I do tego Toni Kroos, no przywitaj się, jeszcze Modricia zabrakło w tej paczce, to już w ogóle bym uronił łzę. Ale mamy Casemiro, ile taki Casemiro kosztuje? 600 tysięcy, ale myślę, że na luzie go dzisiaj wstawiamy do zespołu i gramy nim ligę weekendową. Zobaczmy licznik TOTS w takim razie. No i licznik TOTS wynosi, widzowie, 20 w tym momencie. Casemiro trafiony, a to początek świetnych paczek. 5 piłkarzy, 85+. Zobaczmy, kolejny TOTS z rzędu. Jest! Kolejny TOTS! Proszę, nie Casemiro i coś dobrego! Nie! O ty kurde! Odegardzie ty! Nie, ja byłem... Zapomniałem, że jest Odegard, a nie ma... Jezus, no nie! Ale zostałem okrutnie strollowany, nie? 21 TOTSów. Dobra, zobaczmy, jeszcze jedna, 5x85+, kolejna paczka. Teraz. Oj, serwery, ale dobra, ładuję trzeciego totsa z rzędu. No nie tym razem, ale i tak jest dobrze, więc nie będziemy się martwić. Mamy Virgin Van Dijk. A w środku coś ciekawego? No, fajne karty, ale to trzeba przepalić gdzieś. Ten droższy składzik z duplikatów złożony prawie na Hero Pika. Zobaczmy, 5 piłkarzy, 85+, po raz trzeci, na razie było Kozak, a teraz...
Znowu złota karta, czyli ewidentnie... O kurde, duplikat, Lorisa trafiłem. Ojo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 j
najgrubsza paka, jaka jest. 10 piłkarzy 85+. Tu musi być to z Premier League. Po to tą paczkę zostawiałem, żeby trafić z niej topową kartę z toców Premier League właśnie. Zobaczmy, 10 piłkarzy 85+, dla wszystkich widzów na czacie. Zwiększmy ten licznik, zwiększmy ten licznik. Ja zasłaniam oczywiście, to jest tak gruba paka, że ją trzeba odsłonić, po prostu trzeba. Lecimy, może być dużo duplikatów, bo już sporo dobrych paczek otworzyłem. I jeden duplikat, okej, Syle, Pogba, Busquets, Royce, o Boże. Mendy, Bruno, Szczęsny, fatalnie to wygląda szczerze. Lewandowski, Boże święty. Oj, ale to boli. A więc tak jest, udało się trafić Casemiro, a także Odegaarda. Całkiem spoko poleciało, ale wczoraj nie otwierałem paczek tylko u siebie, a także u widzów. Także zobaczcie najlepsze paczki, w których były tocy. U mnie w miarę oddało, teraz mamy paczki u Seby i widzę, że też są fajne. Tocik by wyleciał. Jest! Ramsdale, kurde. Ale dobra, jest to toc, pierwszy u widzów. Dobra, 2x86+, zobaczmy. Uwaga, jest toc, uwaga. Anglia, bramkarz, Ramsdale. U mnie był lewy, a tutaj będzie jaki team of the season, dobrze. Zinchenko, dobra. Ale jest ok, nie? Jest ok i Odegaard, no i super. 3 tocy u Seb. Ten Odegaard szczerze nie wygląda naprawdę źle. Jakbym miał taką PS albo LS jako alternatywną, dałbym go do składu. No to zaczynamy wielki pack opening od Kuby. Dziękuję ci Kuba za kontencik. Zobaczmy pika 82+, zacznijmy dobrze. Zaczynamy solidnie. Dobra, 3 piłkarzy 84+. Może coś tutaj. Jest toc pierwszy. Uwaga, Anglia, bram. Nie, o jest Trippier. Spoko. O. Proszę bardzo, Lewandowski. Dobra, 5 piłkarzy 85+, zobaczmy. Uwaga, jest to Cik, Anglia, napastnik. Harry Kane, 95 overalla. Dobra, 5 piłkarzy 85+, po raz drugi. Czyżby drugi toc z rzędu? Tak jest, jaki toc, uwaga. Casemiro, dziękuję bardzo, Casemiro, 94. Drugi tocik już. I Modric, okej, ja trafiłem Casemiro i Krosa. Widać, że coś tych panów ze sobą ma wspólnego. Poleci ciekawego. Toc! Jaki Brazylia, ale Martinelli pierwszy raz 93 overalla. Zobaczmy pika 82+. Uwaga, u Adzia Bellingham, przyszły zawodnik Realu Madryt. O nie, jest, dobra, 5 piłkarzy 85+, zobaczmy. Tocik. Jest toc, dobra, jaki tocik. Uwaga, Erling Haaland. Nie, Odegaardzik, ale jest tocik, fajnie. Dobra, to zobaczmy. Jeszcze mamy pika u Kuby, jeden z trzech bohaterów 88+. Dobra, reszta kart to były karty World Cup. Cytanowy. Fatalny pik. Chyba najlepiej papę. A więc u widzów też naprawdę fajnie posypało tocami. Chyba nawet lepiej niż u mnie. Jeżeli chodzi o mój składzik, no to w związku z tym, że trafiłem Casemiro, no nie mogłem sobie odpuścić, żeby go nie wrzucić do pierwszej jedenastki. Natomiast u Casemiro jest jeden wielki problem. Nie ma on pozycji SP jako alternatywnej, co jest kompletnym idiotyzmem. No i w związku z tym, że tego Casemiro po prostu bardzo chciałem mieć w zespole, musiałem przebudować zespół i sprzedałem Xaviego Simonsa, a w jego miejsce kupiłem Bukayo Sakę w wersji TOTS. Troszeczkę go snajpiłem na oczywiście streamie. Statystyki jego w 9 meczach to 7 goli i 2 asysty. Uważam, że całkiem spoczko. No i kupiłem go, jak widzicie, za 901 tysięcy, teraz jak widziałem kosztuje 890, także nie ma jakiejś wielkiej straty. No i w dzisiejszym odcinku zagramy jeszcze jeden meczek Food Champions, bilans na ten moment mam 3-1. No i zapraszam Was na dzisiejszego streama, na którym otworzę paczkę 15x83+, i myślę, że startujemy koło 18. Dobra, bez przedłużania, składzik znacie, gram formacją 4-3-2-1 i ten Saka gra na pozycji Xaviego Simonsa. Dobra, nie wiem czy wspomniałem, ale mam bilans 3-1, także walczymy o bilans 4-1. Fajnie było, jakby się udało, bo byłby to po prostu dobry start. Skład rywala, dużo ikon, czerwony Rodrigo. Fajnie, dobry zespół, abyśmy to wygrali. Zaczynamy, mam nadzieję, że będzie to fajny meczek i że Saka razem z Casemiro pokażą się z naprawdę dobrej strony, bo szczerze mówiąc Saka to jest jeszcze gościu, którego nie za bardzo mogę wyczuć, i Rodrigo pięknie, no i mamy 1-0.
wyszła pierwsza akcja i Rage Quit. Tak, tak jest, o Jezus, szybko poszło, miał być jeden meczek w tym odcinku, no ale w związku z tym, że był Rage Quit w drugiej minucie, to gramy kolejny, także bilans 4-1, walczymy o piątego wina. Dosłownie tydzień temu nagrywałem odcinek, w którym w pół godziny zagrałem 5 meczy i naprawiłem swój bilans. Czy będzie tak samo teraz, składzik widzieliście? No postarajmy się, fajnie by było, jakby się tak udało w sumie. I zobaczmy, do Pele, Pele, pięknie i 1-0. Fajnie, pięknie, prosta akcja wyszła. Ach, myślałem tak do Bukayo Saki zagrać, żeby wam coś tam pokazać z jego umiejętności i Bukayo Saka tu trafia! Rage quit. Tak? Jezus, co się dzieje? Piątek, 22:30 to jest najlepszy moment do grania w Champions. No dobra, to nasz trzeci rywal i teraz nieważne jak szybko się skończy ten mecz, to będzie nasz ostatni Maldini Prime. I ja już wiem, że ten meczik naprawdę nie będzie prosty. Aj, nienawidzę grać na Maldiniego. To jest mój największy nemezis środka obrony. I gol. Co jest grane? Casemiro, ładnie. Pierwszy gol w naszych barwach, czyli ładnie się wita. Troszeczkę dziwny to był gol, to trzeba przyznać. Bardzo dziwny nawet. Dobra, jednak gościu gra Van der Sara zmienił. Van der Sara to ty zmienił. O kurde, to znaczy, że to nie może być jego pierwszy wylew. Bardzo ciekawe, bo dużo ludzi mówi, że Van der Sar to jest po prostu najlepszy bramkarz w grze. Jeżeli chodzi właśnie o tego Casemiro, to już troszeczkę meczy nim zagrałem i uważam, że naprawdę superancko się nim gra, ładnie. Dużo miejsca mu zostawiłem, no i wykorzystał to. Ja też od niego nie oczekuję żadnych zadań ofensywnych, w związku z czym, no po prostu tutaj odchodzi mi jakiś tam element oczekiwania. No a jeżeli chodzi o Casemiro w defensywie, no to każdy się domyśla, że to jest po prostu karta topowa. Okej, zobaczmy, no teraz trzeba to obronić i ładnie to broni Ramos. O Jezus, no nie wierzę, nie? parodia widzowie. Ale się zawahałem i czy to był dobry wybór, Pele? Lam, autoblokiem, szkoda. Dobra i Hulit, ale to gościu skopał. Ja chciałem tak strzelić, to prawda, ale to, że on się ruszył bramkarzem, to był jego największy błąd. No i lecimy. Bukayos. Nie idzie na razie. O kurde, no nie chciałem tutaj, ale dobra. W końcu ta akcja jakoś wyszła. I Bukayo. Ale, wiadomo kto, Maldini, nie? W ogóle nie wiem, czy wiecie, ale EA Sports fajnie podniosło gwiazdki temu Bukayosace, ponieważ Bukayo Saka ma 4/5 gwiazdek, czyli ma po prostu 5 gwiazdek słabszej nogi. Uważam, że to jest upgrade jak najbardziej na plus. Ja w ogóle jestem wielkim fanem upgrade'owania gwiazdek, jakichkolwiek, czy to sztuczek, czy to słabszej nogi, zobaczmy. Capdevila, o Jezus, co tu się stało? Mi nie idzie jakoś gra tym Saką, nie wiem czemu, grałem jego toty wyróżnionym przez chwilę i ja byłem nim oczarowany, a tutaj, o kurde, Crouch trafia na 2-2, niestety. A tutaj, jeżeli chodzi o jego totca, to jakoś wyczuć go nie mogę, może to nie jest jego pozycja, na której gram, bo ja nim gram jako taki ofensywny SP, no na papierze 70 obrony to dla mnie wystarczyło, nie? I jeżeli chodzi o statystyki ofensywną, to nie ma się w ogóle do czego przyczepić tutaj. No jest to po prostu trudny meczek, ale zobaczmy, Rodrigo i Pele! O Boże. O kurde, i Peter Crouch. Ale dobrze, Van der Sar, nie no. Ale teraz Hulit, no tutaj jest szczęścia troszeczkę. No i znowu Nathan Ake. Kurde, nie mogę jakoś go przejść. Gość bardzo fajnie nim gra. Bukayo Saka. Z dystansu, ale nie, to nie był dobry strzał. Po prostu mam wrażenie, że każdy przy Maldinim po prostu staje się najlepszym obrońcą w grze. Przecież ta karta, o kurde, Maldiniego, oj dobrze, jeszcze chyba mój, tak jest, Jezus, ciężki się mecz zrobił, myślałem na początku, że będzie to szybsza przeprawa i teraz do Pele, nie, proszę, weź to, kto to jest, Alaba na bramce? Ja dopiero teraz to zobaczyłem? Ale siara i zobaczmy, Al-Owajaran, ja pierdzielę, on to wygrywa z Alabą na bramce, to jest totalna siara widzowie, nie? Nie, serio, totalnie nie mogę wyjść. Gościu jakiegoś god mode'a włączył. Naprawdę gra świetną piłkę i na ten moment uważam, że nawet zasługuję na tą porażkę. No ale obyśmy jej uniknęli. O kurde, no. No i nie mogłem się przełączyć i gol. Nie ma, Jezus. I zobaczmy, Johan Cruyff. No nie wierzę, że to... No Maldini, odczep się ode mnie. Ja pierdzielę, jaka to jest posrana karta. Naprawdę, nie ma lepszego środkowego obrońcy niż Maldini. Zamiast tutaj dobrą kontrę wyprowadzić, to gościu wyprowadza. I czemu oni mi się tak rozjeżdżają jak Mojżesz, kurde? Znaczy jak może przed Mojżeszem? No i mamy, 4-2. Wow, gościu mnie naprawdę zniszczył. I Tera Croucha oczywiście też. No i mojej obrony oczywiście nie. Gol.
Mimo, że ma kurde Alabę na obronie, Jezus, jak ja się czuję. Wiecie, jak mi jest wstyd w ogóle. Mam taki składzik, ziomek ma Alabę na obronie i normalnie mnie niszczy, nie? W drugiej połowie ziomek takiego God Mode'a odpalił. Jak pierwszą połowę powiedziałbym, że była wyrównana, tak w drugiej połowie meczyk totalnie jednostronny na jego korzyść. I ten Maldini mnie gasi, naprawdę, pod każdym względem. Maldini to jest obrońca, na którego żałuję, że się nie skusiłem jednak na tą ligę weekendową. Oddaje niesamowicie. To jest samogra. Jak masz Maldiniego na obronie, no to jest tak minus 15 goli w całej lidze weekendowej, nie? Bo to jest pokichane, że on tak broni. No comment. No comment, bez komentarza, widzowie. Ciekawe, jaką rangę wbija normalnie. Aż chyba do niego napiszę po meczu. Oczywiście mu pogratuluję tutaj bez żadnych toksyczności, był lepszy. Tylko jestem ciekawy, jaką rangę wbija. Ja się totalnie wyłożyłem w tym meczu. Kurde, na... No i ten Ake, Jezu, wszystko mi jego obrońcy zabierają. Jak on to robi? Jak on to robi, widzowie? Jak? Także ja dziękuję wam bardzo za oglądanie. No niestety dzisiaj nie kończymy pozytywnym akcentem, choć bilans tak jest całkiem spoko. Widzimy się dzisiaj na streamie. Do zobaczenia. Yo!